wielki, mały kot. Cześć, witajcie w pierwszym odcinku podcastu Wielki Mały Kot. Podcastu, w którym mówię na różne tematy. O czym będzie dzisiaj? W dzisiejszym krótkim odcinku będę mówił, dlaczego w ogóle nagrywam. Skąd to się wzięło? A więc zaczynamy. Pierwszy odcinek jest zawsze odcinkiem najtrudniejszym. Tym bardziej, gdy mówi on o rzeczy, o której nie mam bladego pojęcia. Bo naprawdę nie wiem, dlaczego wziąłem się za nagrywanie. Tym bardziej, że jestem człowiekiem raczej nieśmiałym i małomównym z natury. A tutaj podcast? Ale wiecie, każdy projekt ma swój początek w inspiracji. Dla mnie inspiracją jest mój kot, Łatek. Mały futrzak, który dzięki swojemu uporowi potrafi osiągnąć rzeczy na jego kocią miarę wręcz niezwykłe. I nieraz, przyglądając się, jak wspina się na firanki, czy też próbuje wskoczyć na stół, zadawałem sobie pytanie. Leszy, a czemu ty nie spróbujesz? Czemu nie pokonasz barier, które cię ograniczają? A taką barierą jest niewątpliwie dla mnie mówienie, nagrywanie. Pamiętam, lata temu brałem udział w konkursie recytatorskim. Cała sala wpatrzona we mnie, wszyscy wsłuchani w moje słowa, a ja śmiertelnie przerażony, że jakieś słowo źle powiem, że coś zapomnę. Ten strach tkwi we mnie do tej pory, więc najwyższy czas się go pozbyć. Więc niech ten podcast będzie formą pozbycia się tego strachu. Czasem czuję się jak ten kot, który siedzi pod stołem i obserwuje świat, a który, gdyby tylko mógł mówić, powiedziałby rzeczy, których się nawet nie domyślacie, których nie dostrzegacie na co dzień. Dlatego ja będę mówił o sprawach zwykłych, codziennych. Rzeczach, które widzicie w telewizji, które słuchacie w radiu, które czytacie w internecie. Ale będę mówił ze swojej perspektywy, ze swojego punktu widzenia. Myślę, że takie inne spojrzenie też jest ciekawe i warte wysłuchania. To tyle na dziś i nie zapomnijcie o następnych odcinkach, które wkrótce się pojawią. Do usłyszenia. Cześć!